Sportowe imprezy masowe są wizytówką Olsztyna. Niestety, w tym roku z racji trwającej epidemii Ośrodek Sportu i Rekreacji musiał odwołać swoje sztandarowe wydarzenia. Jak przyznał rzecznik OSIR-u Zbigniew Szymula, kryteria sanitarne, które muszą spełnić organizatorzy przy tak dużych przedsięwzięciach, są zbyt trudne do wcielenia w życie. Te nasze imprezy cieszą się naprawdę wielką popularnością nie tylko zawodników, startujących sportowców, ale także dużej rzeszy publiczności, kibiców, rodzin i to skupisko ludzkie jest za duże, aby ryzykować bezpieczeństwo tych wszystkich osób. W sportowym kalendarzu Olsztyna w tym roku nie pojawią się m.in. imprezy biegowe i rowerowe. Epidemia COVID-19 zabrała nam w tym roku organizację 18. edycji biegu jakubowego, 5. Ukiel Olsztyn półmaratonu oraz maratonu rowerowego MTB. Są jednak i dobre wiadomości. W dalszym ciągu Ośrodek Sportu i Rekreacji zamierza podjąć się organizacji Pucharu Europy w triatlonie. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, impreza odbędzie się 21 sierpnia. Staramy się o to, aby tę imprezę przeprowadzić pod dużymi rygorami z tego względu, że zabiegał Olsztyn o Puchar Europy w triatlonie bardzo długo i od kilku lat z dużym powodzeniem ta impreza do nas trafia. Epidemia nie przeszkodziła OSIR-owi w prowadzeniu rozgrywek amatorskich. Przy zachowaniu pełnego reżimu sanitarnego kontynuowane są Olsztyńska Liga Futbolu Amatorskiego, Olsztyńska Liga Siatkówki Amatorskiej oraz Liga Tenisa Stołowego.